A teraz proszę Państwa na specjalne życzenie naszych słuchaczy, powtarzamy felieton pana Zanana Golby z ostatniej środy. Jednocześnie informuję, że regularnie w każdą środę na żywo po godzinie 5 po południu nowe felietony są prezentowane. Witam pięknie, dzień dobry, dobry wieczór. Tradycyjnie pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnego Radia na częstotliwości AM w Ameryce, w tym wydaniu, i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata na YouTube pod. Tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając po wpisaniu hasła: Obudźcie Polsko, obudźcie Polonio. Serdecznie pozdrawiam Polaków w odległych kontynentach Australii, Nowej Zelandii i południowej Afryce. Pozdrawiam kontynentalną Amerykę, międzynarodowych słuchacz moich welitonów. Pozdrawiam Polaków w Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, tak bardzo dużo niepokojących wydarzeń, że. Trudno wybrać, albo powiedzieć, e, oby ich nie było. Prezydent Trump wczoraj 8 maja wycofał Amerykę z ustaleń z porozumień światowych mocarstw w sprawie Iranu. Izrael natychmiast tego samego dnia i prawie w tym samym czasie dokonał ataku rakietowego na okolice stolicy Damaszku, znaczy się Syrii. Premier Netanjahu rozmawia w Moskwie o sytuacji wokół Syrii i Iranu. Izrael nie ukrywa, że dokona ataku na Iran. Wojna jest nieunikniona. Izrael boi się rosyjskiej odpowiedzi i nie chce, aby Rosja dostarczyła systemy obrony dla Syrii. Zawsze łatwiej walczyć, mając karabin w ręku, z tymi, którzy mają tylko kamienie. Mimo tak ważnych wydarzeń, wybrałem kolejnym razem, temat polsko-amerykański, bo sprawy polskie są ważniejsze, a więc ponownie Polonia i zmagania Polonii. Na YouTube jest opublikowany felieton pod tytułem Wirtualny patriotyzm Polaków i majowe uroczystości. W kolejności charakteryzują święta państwowe w Polsce. Zapraszam wszystkich na bardzo ciekawe forum z satysfakcją Odnoszę mądrość opiniujących informacje zawarte w felietonach. Oczywiście, że pojawiają się wirtualni, nie tylko wirtualni wielcy mędrkowie to nie patrioci, ale ze specjalizacją przyklejania etykietek innym. Proszę Państwa, to tak jak w pięknym ogrodzie, gdzie jest dużo polskich kwiatów, ale niestety rośnie też coś innego, niezaproszonego to margines nic nie wnoszący proszę uświadomcie sobie Polacy dookoła świata że Polska potęgą była na YouTube jest felieton pod tytułem Wielkie zwycięstwo pod Wiedniem i upadek potęgi pierwszej Rzeczpospolitej. w felietonie dokładnie omawiam od kiedy rozpoczął się upadek pierwszej Rzeczpospolitej. jest kilka innych felietonów w tym samym temacie omawiających wspaniałą postawę otomańskiej Turcji. Inny felieton z okrutnie prawdziwą refleksją pod tytułem Osmańska Turcja pod Wiedniem przegrała, a Rzeczpospolita przegrała przyszłość na 123 lata. Ironią jest, że pierwsza Rzeczpospolita, nazwijmy Jana Sobieskiego, króla, Pokonała otomańską Turcję. A kiedy sąsiedzi rozbiorami usunęli Polskę z mapy Europy na 123 lata, Turcy jako jedyni nie uznali rozbiorów. Przypominam słynny cytat z historii, kiedy to na dwór sułtański przybywali dyplomaci z wielu państw, a witający przybyszów oznajmiał, że poseł Lechistanu jeszcze nie przybył. Wspomniałem o kilku felietonach w temacie upadku I Rzeczypospolitej. Polacy, Polska ponownie może być wielka i suwerenna, ale nie tylko wirtualnie, jeśli będziecie w stanie połączyć piękne patriotyczne myśli z konkretnym działaniem. W najnowszym felietonie mówią o petycjach i powtarzą, że petycje swoją drogą, ale skuteczniejszą formą działania są telefony, a najlepszą pokojowy protest z hasłami związanymi z tematem protestu. Szanowni Państwo, nazwę wprost, że to jakaś okrutna zmowa przeciwko Polsce i Polakom. Cały czas informuję Was o ciągle trwających akcjach Polonii Amerykańskiej w obronie Polski i antypolskich dziwacznych ustawach decyzyjnych w Senacie i Kongresie Amerykańskim. Jakby tego nie było dość, ostatnio Polonia Amerykańska prowadzi kolejną akcję w sprawie pomnika upamiętniającego ofiary żydobolszewickiej masakry Polaków w 1940 roku. Tak, pomnik katyński z 1940 roku. A oto krótka charakterystyka kolejnej chucpy z żydowskim akcentem w tle. O tym tle w dalszej części spotkania. Burmistrz New Jersey, zupełnie jak flip-flop, Potwierdza, a innym razem wstrzymuje oddech, cały czas, antypolski oddech, że pomnik katyński zostanie przeniesiony na miejsce, które, jak on sam twierdzi, było przeznaczone na ten cel. Kłamie, kłamie i jeszcze raz kłamie. Dla tych z Ameryki i spoza Ameryki dokonam pełnej grafic pewnej graficznej charakterystyki miejsca, o którym mówię. Burmistrz New Jersey. Kręci w nadziei, że nikt z Polonii i działaczy polonijnych nie doczyta się kręta z burmistrza, a on powołuje się na nieaktualne i zmienione rozporządzenia. Dowciwnie ohydny burmistrz nie chce przyjąć do wiadomości, że w roku 1989 na mocy rozporządzenia ustalono obecną lokalizację pomnika katyńskiego Burmistrz. New Jersey, po, Jersey City. Powołuje się na lokalizację, która została przez władze miejskie Jersey City odrzucona. Ignorant i tyle. 12 kwietnia 1989 roku Rada Miasta Jersey. Wydała rozporządzenie i zatwierdziła wtedy obecną lokalizację pomnika przy Katyn Forest Memorial Plaza, część tzw. Exchange Plaza. Szanowni Państwo, dzisiejszy świat to oświadczenia i kontakty najczęściej na Twitterze. Właśnie burmistrz, czyli ten niemiły, niesympatyczny jejmość, jak ostatni ignorant, dokonał wpisu na Twitterze, że Pomnik na 100% będzie przeniesiony tam, gdzie miał stanąć, na podstawie zarządzenia z 1986 roku. Wcześniej odrzuconej propozycji, ale on o tym nie wie. Nie spotkam się z ludźmi, to jest dalszy część wpisu na Twitterze, nie spotkam się z ludźmi, którzy na nowo chcą pisać historię w sprawie udziału swojego kraju w Holokauście. Jedynymi ludźmi którym odpowiem i się z nimi spotkam, są mieszkańcy Jersey City. Tych rewelacji nie koniec. Polonię amerykańską, a szczególnie z New Jersey, oburzył nie tylko projekt osunięcia. O usunięcia pomnika z placu przy Exchange Plaza, gdzie obecnie się znajduje, ale też fakt, że burmistrz wstępnie odmówił jakichkolwiek rozmów w tej sprawie. Proszę Państwa, to już nie jest skandal i nadwyraz lekceważenie środowiska polonijnego i środowiska przyjaznego Polonii. Burmistrz Jersey Sicily upierał się przy swej kłamliwej niewiedzy, więc mieszkający w Nowym Jorku adwokat i działacz polonijny, pan mecenas Plata, złożył sądowy pozew w sprawie pomnika. Amerykański Sąd Federalny zakazał do 29 maja bieżącego roku podejmowanie jakichkolwiek prób przenoszenia pomnika katyńskiego stojącego w Jersey City w obecnej lokalizacji. Dolać należy, że mecenas polskiego pochodzenia jest kandydatem do senatu stanu Nowy Jork i o tym należy pamiętać. Wcześniej wspomniałem, że burmistrz z nikim nie chciał rozmawiać. Działacze polonijny zabierali o rozmowę, o dialog. Burmistrz e, miasta City Jersey zachowuje się jak władca. Na folwarku zapomniał, że jest tylko wybranym w wyborach reprezentantem miasta, nie nominatem, nie, no, nie królem. To jest służba społeczna, o której burmistrz zapomniał. W obronie pomnika katyńskiego stanęli na konferencji prasowej w Jersey City radni. Tego miasta przedstawiciele Polonii, amerykańskiej, Polacy, polscy weterani oraz środowiska popierające Polonię, m.in. działacze afroamerykańscy. Po naciskach burmistrz miasta tymczasem wycofał się z wcześniejszej zapowiedzi całkowitego usunięcia pomnika i teraz deklaruje nawet tak nawet otwartość na dialog. Burmistrz zapewnia, że po remoncie nabrzeża pomnik katyński po formalnych konsultacjach ze, ze społecznością Jersey City wróci na miejsce, na swoje miejsce lub stanie w innej godnej lokalizacji. Burmistrzowi New Jersey, znaczy się Jersey City, nie można ufać. W jego słowach kryje się nieszczerość i podstęp. Proszę zwróćcie uwagę na to, co powiedział. Po konsultacjach ze społecznością Jersey City. Nie wolno do tego dopuścić, do żadnych pseudokonsultacji, bo można się spodziewać najgorszego. Nie wolno dać się nabrać na te nieszczere gesty. Szanowni Państwo, wcześniej wspomniałem, że jest inny podtekst takiej postawy burmistrza. Na Twitterze burmistrz, napis burmistrz napisał wprost, że Polska to kraj, który przypisuje, przepisuje historię, mowa o nowelizacji ustawy o Holokauście, a w tłumaczeniu na normalny język to, że Polacy, jak na razie, nie chcą się przyznać, że tak jak naziści niemieccy mordowali Żydów i są współodpowiedzialni za Holokaust. Tak, proszę państwa, czy nie wiecie, że krąg bezszczelności nie ma granic? Burmistrz zaatakował usiłującego interweniować marszałka senatu RP, pana Karczewskiego, zarzucając mu, że jest antysemitą i zaprzecza holokaustowi. Proszę zapytajcie siebie, samych, ile razy słyszeliście tą wstrętną mowę o polskim antysemityzmie? Ameryka to państwo wielonarodowe i Polacy też tworzyli i dalej tworzą Amerykę. Tak jak wszyscy, Polacy też mają prawo do swojego skweru. Nieukom należy przypominać, że o niepodległość Ameryki walczyli wielcy Polacy Pu Pułaski, Kościuszko i wielu, wielu więcej na równi z prezydentem Washingtonem. Nie walczyli z Indianami, tylko z aroganckimi Anglikami. Burmistrz Jersey City, tu to, to współczesny ignorant i prawdę mówiąc, chuligan historyczny, prostackie atakowanie za pomocą pałki pod tytułem Holokaust dotychczas nie udało się. Protest Polonii Amerykańskiej i poze w sądzie federalnym spowodował, że ignorant historyczny, burmistrz jest gotowy do rozmów. Ponadto widać jak na dłoni, że żadna interwencja władz Polski nie dałaby żadnych, ale to żadnych rezultatów. Burmistrz odmówił rozmowy z kimkolwiek poza Jersey City. Pytanie do sprawujących władzę w Polsce kiedy zrozumiecie, czy w ogóle zrozumiecie, że współpraca Polski z Polonią jest konieczna? Polonia amerykańska nie chce waszych namiestników, my chcemy współpracy z Polską bez dyrygentów z Polski, którzy nie znają naszych polonijnych nut. Namiestnicy z Polski to turystyczni, pseudoznawcy i nie wiem czego. Dotąd, dokąd władze w Polsce nie zrozumieją, że tylko połączone siły dadzą efekt, dobry efekt, dotąd nasze wspólne wysiłki będą miały trudniejszą drogę. Poza tym, Polonię należy traktować po partnersku i nie patrzeć na nas z góry. Nie wiemy, jak potoczą się losy pomnika, ale z pewnością nie jest to zasługa Ministerstwa Spraw Zagranicznych z Polski i kogokolwiek poza lokalną Polonią i w ogóle Polonią Amerykańską. Bo wcześniej powiedziałem, że burmistrz z nikim rozmawiać nie chce. Polonia Amerykańska planuje zorganizowanie przed pomnikiem katyńskim w Jersey City 13 maja specjalną manifestacją pikietę w obronie pomnika. Wzywa się też społeczność stanów New Jersey i New York do podpisywania petycji w tej sprawie i co petycje tak, ale osobowa prezentacja jest jeszcze ważniejsza. A więc New Jersey, Stan New Jersey, Passaic, Linden, Garfield, Clifton, Tynek, Westwood, Linderhurst, Paterson, Wayne, Mount Clair. Pamiętajcie o tym, bo to wasze miasto. Przepraszam, że być może nie wymieniłem wszystkich miejscowości, ale tych, którzy mnie słuchają, pytam o pomoc w powiadomieniu kogo znacie. New York: konieczna jest wasza obecność na manifestacji poparcia. Chicago wyśle reprezentację, ale New York ma o wiele bliżej. Kalifornia to oddzielny temat. Sprawa pomnika wzbudziła też zainteresowanie amerykańskich mediów. Mówię o sieci telewizyjnej ABC. To nie tylko wielkie poruszenie wśród polonii. Amerykańskie środki przekazu nie były zbyt dobrze zorientowane. O sytuacji wokół Pomnika Katyńskiego. Pozytywnie należy odnotować, że sieć telewizyjna ABC zauważyła, że propozycja usunięcia pomnika upamiętniającego ofiary sowieckiej masakry Polaków w 1940 roku spowodowała niepotrzebną wojnę na słowa. Proszę pomyśleć, ile jest warty właściwy komunikat w mediach? W dużych mediach w Ameryce i za pośrednictwem właściwych osób. Polacy w Polsce, nie patrzcie na Polskę i to, co się dzieje w Polsce, obojętnie. Prezentuję Wam wydarzenia dotyczące Polski w Ameryce i obrazuję Wam nasze wysiłki. Czyńcie to samo w Polsce. Nie wolno się dać, nie wolno nam przegrać, a z pewnością nie wolno niczego oddać bez walki. Szanowni Państwo, organizacja Italian Polish American, którą ja reprezentuję, zaprosiła do pomocy naszych włoskich koalicjantów. Społeczność włoska ma znaczące wpływy polityczne w okolicach New Jersey i New York. Mobilizujemy przyjazne nam organizacje, kluby i inne stowarzyszenia. Każda pomocna ręka liczy się. Ogłosiliśmy pełną mobilizację w obronie pomnika. Tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na YouTube po wpisaniu hasła obudź się polsko, obudź się polonio, a tam zawsze. A naszym gościem był pan Zenogelba z organizacji polsko-włoskiej.